wollen etwas lesen aus dem Johannesevangelium. Przeczytamy z Ewangelii Jana. Aus Johannes 13 bis 16. Będziemy czytali z rozdziałów od 13 do 16. In diesen Kapiteln spricht der Herr Jesus besonders zu seinen Jüngern. W tych rozdziałach Pan Jezus w szczególny sposób przemawia do swoich uczniów. Und ich habe in diesen Kapiteln sieben Fragen gefunden, die die Jünger dem Herrn Jesus stellen. Ja w tych rozdziałach znalazłem siedem pytań, które uczniowie postawili Panu Jezusowi. Wir wollen diese sieben Fragen lesen. Chcemy teraz przeczytać tych siedem pytań. Kapitel 13, Vers 6. 13 rozdział, 6 wiersz. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje. Kapitel 13, Vers 25. 13 rozdział, 25 wiersz. A on, wsparwszy się o piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? Kapitel 13, Vers 36 am Anfang. 36 wiersz na początku. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Vers 37. 37 wiersz. Rzekł mu Piotr: Panie, czemu nie mogę teraz iść z Tobą? Kapitel 14, Vers 5. 14 rozdział, 5 wiersz. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Kapitel 14, Vers 22. 14 rozdział, 22 wiersz. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Und Kapitel 16, Vers 18. I 16 rozdział, 18 wiersz. Mówili więc: cóż to znaczy, co mówi, jeszcze tylko krótki czas? In Johannes 12 ist der Herr Jesus schon verworfen. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale oglądamy, że Pan Jezus już został odrzucony przez ogół narodu. Er hat davon gesprochen, dass er als das wahre Weizenkorn sterben müsse. On o tym mówił, że on jako te prawdziwe ziarno pszeniczne musi umrzeć. Und dann folgen noch, bevor er dieses Werk am Kreuz tut. I zanim jeszcze wykonał to dzieło na krzyżu, nastąpiło diese Kapitel 13 bis 17. Nastąpiły te rozdziały od 13 do 17. Der Jesus wusste, er würde die Jünger verlassen. Pan Jezus już wiedział, że on opuści uczniów. Und jetzt kümmert er sich noch einmal besonders um sie. I teraz jeszcze w szczególny sposób zatroszczył się o nich. Die Überschrift für diese Kapitel finden wir in 13 Vers 1 am Ende. Tytułem nad tymi rozdziałami można postawić słowa zapisane w 13 rozdziale w pierwszym wierszu pod koniec. Er liebte die Seinen bis zum Äußersten. On umiłował swoich aż do końca. In Kapitel 13 und 14 ist der Herr Jesus zusammen mit seinen Jüngern auf diesem Obersaal. Bo w tym 13 i 14 rozdziale Pan Jezus jest razem z uczniami swoimi zgromadzony w tej górnej sali. Ab Kapitel 15 ist er auf dem Weg nach Getsemane. W 15 rozdziale oglądamy go na tej drodze do Getsemane. In Kapitel 15 und 16 spricht er noch einmal auf diesem Weg zu den Jüngern. W 15, 16 rozdziale czytamy o tym, jak będąc w drodze na tą górę, on teraz przemawia jeszcze do uczniów. Und in Kapitel 17, da hat er seine Worte zu den Jüngern beendet. I w 17 rozdziale zakończył swoje słowa do uczniów. Und dann blickt er auf zum Himmel. I spojrzał w górę do nieba. Und dann spricht er zu seinem Vater. I zaczął mówić do swojego ojca. Das große Thema dieses Gesprächs mit dem Vater ist die Verherrlichung des Vaters. Tym wielkim tematem rozmowy Pana Jezusa z Ojcem to jest uczczenie Ojca. Aber dann gibt es etwas, über das er auch mit dem Vater spricht. Ale jest jeszcze jedna rzecz,
na temat której on z ojcem rozmawia. Was meinst du? Was ist dieses Thema, über das er zu dem Vater spricht? Jak myślicie, jaki to jest temat, o którym on razem z ojcem rozmawia? Es sind die Seinen, die Gläubigen. To są właśnie wszyscy jego, z jego własności, wierzący. Seine Jünger damals. Jego uczniowie w tamtym czasie. Aber auch die, die durch ihr Wort glauben würden. Ale również i wszyscy następni, którzy uwierzą przez ich słowo. Der Jesus, der Sohn, spricht mit dem Vater. Pan Jezus, Syn, rozmawia teraz z Ojcem. Und er spricht mit ihm über das, was ihm wertvoll ist. I on rozmawia o tym, co dla niego jest wartościowe. Und das sind die Gläubigen. A to mianowicie są wszyscy wierzący. Das sind die, die er liebte bis zum äußersten. I to są wszyscy ci, których on umiłował aż do końca. Die Jünger haben Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Uczniowie mieli tą sposobność, aby stawiać pytania Panu. Und der Jesus beantwortet ihre Fragen. Pan Jezus udziela odpowiedzi na ich pytania. Und wir können bis heute viel davon lernen. I wiele możemy w dzisiejszych czasach się z tego nauczyć. Der Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und sie haben ein Abendessen. Pan Jezus jest zgromadzony razem ze swoimi uczniami na wieczerzę. Sie essen zusammen die Passamahlzeit. Oni spożywają razem tą wieczerzę paschalną. Und während des Essens steht der Herr Jesus auf. I w czasie tej wieczerzy Pan Jezus wstaje. Er war ja eigentlich der Gastgeber. W zasadzie to on był gospodarzem. Aber jetzt verzichtet er auf das Essen. A teraz on przerywa czy rezygnuje z tego jedzenia. Und jetzt nimmt er die Stellung eines Dieners ein. I zajmuje stanowisko, jakie należało się słudze. Er steht auf. Wstaje. Er legt sein Oberkleid ab. Zdejmuje swoje wierzchnie odzienie. Er nimmt ein leinenes Tuch. Bierze lniane prześcieradło. Er umgürtet sich damit. Przepasuje się tym prześcieradłem. Er gießt Wasser in das Waschbecken. I nalewa wody do misy. Und er fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. I zaczyna po kolei uczniom obmywać stopy. Und dann nimmt er das leinene Tuch und trocknet sie ab. A następnie, używając tego lnianego prześcieradła, wyciera te stopy. Das war ein einfacher Dienst. To była bardzo prosta służba. Und der Herr Jesus erniedrigt sich. A Pan Jezus tak bardzo się uniżył. Und er führt diesen Dienst aus. I on osobiście wykonuje tą służbę. Obwohl er der Gastgeber, der Herr und der Lehrer war. Pomimo tego, że on był gospodarzem tej wieczerzy, a dla nich był ich panem i ich nauczycielem. Wir wissen nicht, bei wem Petrus, bei wem der Herr Jesus angefangen hat. My nie wiemy, od którego z uczniów Pan Jezus rozpoczął. Aber während er die Füße wäscht, kommt er zu Simon Petrus. Ale gdy tak po kolei mył te stopy poszczególnym uczniom, doszedł też i do Szymona Piotra. Und wir können Petrus gut verstehen, dass er eine Frage hat. I możemy dobrze Piotra zrozumieć, że on teraz stawia pytanie. Und er fragt, Herr, du wäschst mir die Füße? I pyta, Panie, ty miałbyś umywać nogi moje. Er spricht ihn an mit Herr. Nawet zwraca się do niego tym tytułem, Panie. Das ist der Platz, den er dem Herrn Jesus gibt. Takie jest miejsce, które on udziela Panu Jezusowi. Den Platz der Autorität. Miejsce jego autorytetu. Und er fragt, Herr, du erniedrigst dich so, dass du mir die Füße wäschst. I on pyta w tym sensie, Panie, tak bardzo ty się uniżasz, abyś mi mył teraz moje stopy? Der Herr Jesus kennt Petrus. Pan Jezus zna Piotra. Er sieht, was in seinem Herzen ist. On widzi, co jest w jego sercu. Er kennt auch uns. On zna również też i nas. Er weiß, was in unseren Gedanken, in unserem Herzen ist. On wie, co dzieje się w naszych myślach i w naszym sercu. Er sagt, Petrus, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. I mówi do niego, Piotrze, co teraz ja czynię, ty tego teraz nie rozumiesz. Aber du wirst es später verstehen. Ale ty to później zrozumiesz. Dass Petrus diese Frage stellt, das können wir gut verstehen. To, że Piotr postawił tego rodzaju pytanie, to możemy dobrze zrozumieć. Und wir
verstehen auch, was der Herr Jesus ihm antwortet. My również rozumiemy, co Pan Jezus mu odpowiedział. Ich sage es mal mit meinen Worten. Ja to powiem teraz moimi słowami. Petrus, ich verstehe ja, dass du das nicht begreifst. Piotrze, ja rozumiem, że ty tego nie pojmujesz. Du kannst das jetzt auch nicht verstehen. No, ty nie jesteś w stanie tego teraz zrozumieć. Aber später wirst du es verstehen. Ale później to zrozumiesz. Vertraue mir einfach. Po prostu zaufaj mi. Das, was ich tue, ist richtig und wichtig. Bo to, co ja teraz czynię, jest bardzo ważne i właściwe. Aber jetzt sagt Petrus, nein. Ale teraz Piotr mówi nie. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Przenigdy nie będziesz mi umywał nóg moich. Und dann sagt der Herr Jesus ihm, Petrus. I wtedy Pan Jezus mówi do niego: Piotrze, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du kein Teil mit mir. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Und da erklärt der Herr Jesus ihm, was er gerade tut. I Pan Jezus wyjaśnia mu, co on teraz w tym momencie czyni. Er erklärt ihm, wofür diese Fußwaschung gut ist. I wyjaśnia mu, do jakiego celu te obmycie nóg jest teraz rzeczą dobrą. Möchte mal einen Vers aus Apostelgeschichte 8 lesen. Chciałbym przeczytać co do tego jeden wiersz z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału. Apostelgeschichte 8, Vers 21. 8 rozdział Dziejów Apostolskich, 21 wiersz. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Da spricht dieser gleiche Simon Petrus zu Simon dem Zauberer. Ten sam Piotr mówi te słowa skierowane do innej osoby, która się nazywała Szymon Czarnoksiężnik. Und er muss dem Simon dem Zauberer sagen, du hast keinen Teil an dieser Sache. I on musiał powiedzieć do Szymona Czarnoksiężnika: ty nie masz cząstki w tym dziale. Kein Teil an dem Herrn Jesus. Ty nie masz cząstki w Panu Jezusie. Wie bekommt man denn ein Teil an dem Herrn Jesus? A więc jak dostępujemy tego działu w Panu Jezusie? Ein Teil an dem Herrn Jesus bekommt man, wenn man sich bekehrt. Tak, tą cząstkę w Panu Jezusie otrzymujemy, gdy się nawracamy. Wenn man seine Sünden bekennt und den Herrn Jesus im Glauben annimmt. Gdy ktoś wyznaje szczerze swoje grzechy i we wierze przyjmuje Pana Jezusa do serca, dann bekommt man ein Teil an ihm. Wtedy otrzymuje tą cząstkę w nim. Ein Teil an dieser Sache. Cząstkę w tej sprawie. Man bekommt das Heil in dem Herrn Jesus. Bo otrzymuje zbawienie w Panu Jezusie. Und dieses Teil wird nie mehr weggenommen. I ta cząstka nigdy nie będzie mu zabrana. Aber hier in Johannes 13 spricht der Herr Jesus von etwas anderem. Ale tutaj w Ewangelii Jana 13 rozdział Pan Jezus mówi o czymś innym. Er sagt, du hast kein Teil mit mir. On mówi do niego: nie masz cząstki razem ze mną. Es geht hier also nicht um das ewige Heil. A więc w tym miejscu nie chodzi tu o wieczne zbawienie, sondern es geht um Freude der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ale tutaj chodzi o radość społeczności z Panem Jezusem. Teil an dieser Sache, das Heil bekommen wir durch die Bekehrung. Cząstkę w tej sprawie to my otrzymujemy poprzez nasze nawrócenie się. Dann schenkt Gott uns das Heil. Wtedy Bóg nam daruje zbawienie. Aber Teil mit ihm, Gemeinschaft mit ihm. Ale cząstkę z nim albo społeczność z nim können wir nur genießen, wenn wir die Füße gewaschen haben. Możemy z tego się cieszyć tylko wtedy, gdy będziemy mieli przez niego obmyte stopy. In unserem Leben auf dem Weg gibt es manche Verunreinigung. Dlatego, że na naszej drodze razem z nim zdarzają się różnorodne zanieczyszczenia. Manche Verunreinigung, die wir nicht vermeiden können. Czasami są to takie zanieczyszczenia, których nie jesteśmy w stanie uniknąć. Wir sehen am Tag vieles, wir hören vieles. My w ciągu dnia wiele rzeczy zabrudzających widzimy i słyszymy. Vieles davon ist böse. Wiele z tych rzeczy jest złymi. Und es verunreinigt uns. I to nas zanieczyszcza. Manches könnten wir auch gut vermeiden.
niektóre rzeczy moglibyśmy dobrze unikać. Das, was wir uns abends zu Hause anschauen, to, co wieczorem w domu oglądamy, das entscheiden wir selbst. To my sami decydujemy. Niemand zwingt uns. Nikt nas do tego nie zmusza. Wenn wir uns etwas Böses anschauen, a jeżeli oglądamy coś złego, etwas, das in den Augen Gottes böse ist, coś, co w oczach Bożych jest złe, dann verunreinigt es uns. To my siebie zanieczyszczamy. Und wir haben keine Freude der Gemeinschaft mehr mit dem Herrn Jesus. I nie mamy wtedy tej radości społeczności z Panem Jezusem. Und dafür ist es nötig, dass er uns die Füße wäscht. I to dlatego jest rzeczą konieczną, aby On nam obmywał nogi. Er möchte das Wort Gottes nehmen. I On w tym celu chce użyć Słowa Bożego. Durch sein Wort uns zeigen, wo wir uns verunreinigt haben. Poprzez swoje Słowo chce nam pokazać, w którym miejscu żeśmy się zanieczyścili. Na möchte er, dass wir das bekennen, dass wir es ihm sagen. I On tak bardzo chce, abyśmy Mu o tym powiedzieli, wyznali Mu to. Dass wir es so wegtun aus unserem Leben. Ale jednocześnie, abyśmy też to usunęli z naszego życia. Und dann können wir wieder Teil mit ihm haben. I wtedy dopiero będziemy mogli mieć cząstkę razem z Nim. Glückliche Gemeinschaft mit ihm. A to oznacza żyć w szczęśliwej społeczności z Nim. Und jetzt reagiert Petrus wieder so, wie wir ihn kennen. I teraz znowu Piotr reaguje w taki sam sposób, jak my go znamy. Er hat verstanden, es geht um ein Teil mit dem Herrn Jesus. On to zrozumiał, że chodzi tutaj w tej sprawie o cząstkę z Panem Jezusem. Es geht um Gemeinschaft mit ihm. Tu chodzi o społeczność z Nim. Und davon möchte er so viel wie möglich haben. A z tego on chciałby na ile to możliwe jak najwięcej posiadać. Und deswegen sagt er, ja Herr, wenn das so ist, dann wasch nicht nur die Füße. I on dlatego mówi, Panie, jeśli tak ta sprawa wygląda, to nie tylko moje stopy obmyj. Dann wasch auch die Hände und den Kopf. To umyj też i moje ręce i moją głowę. Wir merken, welcher Wunsch dahinter steckt. I na pewno zauważamy, jakie życzenie z głębi jego serca za tym się kryje. Petrus möchte unbedingt Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und so viel wie möglich davon. Piotr tak bardzo zapragnął tej społeczności z Panem Jezusem i o ile to możliwe, jak najwięcej niej posiadać. Aber der Jesus erklärt ihm Petrus, wer gebadet ist, der muss nicht mehr gewaschen werden. Ale Pan Jezus mu to wyjaśnia, Piotrze, kto jest już wykąpany, ten nie musi więcej się myć. Nur die Füße. Tylko stopy. Die sind doch schmutzig geworden beim Laufen. Bo te stopy się zabrudziły w czasie chodzenia. Und wir verstehen, was der Jesus sagen möchte. I tym samym rozumiemy, co Pan Jezus przez to chciał powiedzieć. Er macht klar, wer sich bekehrt hat, der ist rein. I on jasno tu pokazuje, że kto się już nawrócił, ten jest czysty. Der ist in die Gemeinschaft mit mir gekommen. Ten już przyszedł do społeczności ze mną. Aber die Füße werden schmutzig. Ale stopy się zabrudziły. Da muss man sich nicht noch einmal neu bekehren. I dlatego nie trzeba się ciągle na nowo nawracać. Aber die Verunreinigung, die Sünde, die bekennen wir. Ale te zanieczyszczenie, czyli ten grzech, musimy wyznać. Und dann können wir wieder die Freude und das Glück in der Gemeinschaft mit ihm haben. I wtedy możemy dalej posiadać tą radość tej społeczności z nim. Noch einmal diese erste Frage. Jeszcze raz wróćmy do tego pierwszego pytania. Herr, du wäschst mir die Füße. Panie, ty miałbyś umywać nogi moje? Wie dankbar sind wir, dass der Herr Jesus sich so erniedrigt hat. Jak bardzo możemy być za to wdzięczni, że Pan Jezus tak daleko się uniżył. Er hat damals buchstäblich die Füße der Jünger gewaschen. On wtedy rzeczywiście te stopy uczniów umył. Jetzt ist er im Himmel. Teraz on przebywa w niebie. Und vom Himmel aus übt er diesen Dienst aus durch sein Wort. I tam z nieba on wykonuje tą samą służbę poprzez swoje słowo. Aber er hat auch noch einen Auftrag damit verbunden. Ale on z tym również powiązał pewnego rodzaju zadanie. Er sagt den Jüngern, wenn ich das jetzt getan habe. I on powiedział do uczniów, że jeżeli ja wam to teraz uczyniłem, ich, der Lehrer und Herr, ja, który jestem Panem i Nauczycielem, dann seid ihr schuldig, auch einander die Füße zu waschen. To i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Das ist keine einfache Aufgabe. Nie jest to łatwe zadanie. Aber der Herr Jesus sagt, ihr seid schuldig, das zu tun. Ale Pan Jezus mówi, wy jesteście tego winni, aby to wykonywać. Warum hat der Herr Jesus diesen Dienst getan?
Dlaczego Pan Jezus tą służbę wykonał? Weil die Jünger liebte. Dlatego, że On miłował tych uczniów. Und wenn wir einander lieben, i jeżeli my będziemy siebie nawzajem miłować, dann wird der Herr auch den Weg zeigen, wie wir diesen Dienst aneinander tun können. Wtedy nam Pan pokaże, na jakiej drodze możemy tego rodzaju trudną służbę jeden drugiemu wykonać. Petrus, der Herr Jesus sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. A Pan Jezus powiedział do Piotra, co teraz ja czynię, to ty tego teraz nie rozumiesz, ale później zrozumiesz. In diesen Kapiteln sagt der Herr Jesus das in ähnlicher Weise mehrmals. W tych właśnie rozdziałach Pan Jezus w podobny sposób to kilkakrotnie powtórzył. Was meint ist folgendes. I to, co miał na myśli, to sagt, noch ist der Heilige Geist nicht gekommen. Że jeszcze nie przyszedł Duch Święty, aber wenn wenn kommt, ale gdy On przyjdzie, und wenn Wohnung in euch nimmt, i gdy On w was zamieszka, dann werdet ihr es besser verstehen. Wtedy będziecie mogli to lepiej zrozumieć. Der Heilige Geist wird euch Verständnis geben für diese Dinge. Dlatego, że Duch Święty daruje wam zrozumienie tych rzeczy. Und der Heilige Geist ist gekommen in Apostelgeschichte 2. I Duch Święty przyszedł, co mamy opisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Du wirst es aber nachher verstehen. Ale ty później się dowiesz. Wenn der Heilige Geist gekommen sein wird. Wtedy, gdy przyjdzie Duch Święty. Aber es gibt noch etwas, was wir damit verbinden. Ale jeszcze jest coś jednego, co z tym możemy powiązać. Hier in Johannes 13 war Petrus nahe bei dem Herrn Jesus. Tutaj w Ewangelii Jana w 13 rozdziale Pan Jezus, przepraszam, Piotr był blisko Pana Jezusa. Später würde nicht so nahe bei ihm sein. Później zdarzy się, że nie będzie tak blisko Pana. Und dann würde den Herrn Jesus verleugnen. I wtedy on zaprze się Pana Jezusa. Der Jesus muss ihm das am Ende dieses Kapitels sagen. Pan Jezus musiał mu to powiedzieć pod koniec tego rozdziału. Und dann würde der Petrus die Notwendigkeit dieses Dienstes der Fußwaschung verstehen. I wtedy dopiero Piotr też dobrze zrozumie tą konieczność obmywania stóp. Er würde verstehen, wie nötig es ist, dass solche Dinge in Ordnung gebracht werden. On wtedy to zrozumie, jak to bardzo rzeczą jest konieczną, aby wszelkie tego rodzaju sprawy jak najszybciej były uporządkowywane. Der Jesus wusste das alles vorher. A Pan Jezus to wszystko już wiedział z góry. In welcher Liebe erklärt es seinem Jünger. I z jaką miłością On wyszedł naprzeciwko swojego ucznia. Wir gehen zur zweiten Frage. Teraz możemy przejść do drugiego pytania. Herr Jesus muss den Jüngern etwas Schlimmes sagen. Pan Jezus musiał uczniom powiedzieć o takiej złej rzeczy. Er ist dort zusammen mit den Zwölfen. On jest teraz zgromadzony z 12 uczniami. Und jetzt sagt er, einer von euch wird mich überliefern. I mówi im, że jeden z was mnie wyda. Was wir lernen ist folgendes. I co z tego możemy się nauczyć? In der Gegenwart des Herrn Jesus wird alles offenbar. Że w obecności Pana Jezusa wszystko się objawia. Da wo ist, da fällt das göttliche Licht auf uns. Bo tam, gdzie On jest, wtedy boskie światło pada na nas. Die Jünger hatten bisher nichts gemerkt. Uczniowie do tej chwili niczego nie zauważyli. Sie wissen immer noch nicht, wer es ist. I dalej nie wiedzieli, o kim Pan mówi. Aber in der Gegenwart des Herrn wird es offenbar. Ale w obecności Pana się ta rzecz objawiła. Und es wird nicht nur offenbar, wer es ist, der ihn überliefert. I nie tylko to się objawiło, kto jest tym, który go wyda. Es werden auch die Herzenszustände aller offenbar. Również też i stan wszystkich serc się objawił. Es wird offenbar, dass sie in Verlegenheit sind. Wer ist es denn? I objawiło się, że oni znaleźli się w niepewności, pytając siebie nawzajem, któż to jest, Panie? Es wird offenbar, dass Petrus zu weit weg ist von dem Herrn Jesus, um ihn zu fragen. I objawiło się również i to, że Piotr był zbyt daleko Pana, aby o to zapytać. Petrus empfindet das. I Piotr to odczuł. Aber einer, der ist nahe bei dem Herrn Jesus. Ale był jeden taki, który był blisko Pana Jezusa. Es ist der Johannes. To był Jan.
Er nennt sich hier der Jünger, den Jesus liebte. On siebie samego tutaj nazywa jako uczeń, którego miłował Pan. Und Petrus merkt genau, wenn einer fragen kann, dann ist es der. I Piotr to bardzo dobrze natychmiast rozpoznał. Jeśli jest ktoś wśród nas, który mógłby o to zapytać, to z pewnością ten uczeń. Wir haben in unserem Leben auch viele Fragen. Również i my mamy w swoim życiu wiele pytań. Vieles wissen wir nicht. Wiele rzeczy nie wiemy. Vieles geschieht in unserem Leben. Wir fragen uns, warum? Wiele rzeczy zdarza się w naszym życiu, na temat których my pytamy, dlaczego. Aber wenn wir nahe bei dem Herrn Jesus sind, ale jeżeli będziemy blisko Pana Jezusa, dann kann er uns Antworten geben. Wtedy On może nam dać, udzielić odpowiedzi. Und wenn er mal eine Frage nicht beantwortet, a nawet jeżeli nie daje odpowiedzi na jakieś pytanie, wenn er uns auch mal sagen muss, du verstehst das jetzt noch nicht, jeśli nawet i nam będzie musiał niejednokrotnie odpowiedzieć, ty tego teraz nie rozumiesz, später, dann wirst du es verstehen. Później to zrozumiesz, dann gibt er uns Ruhe. To zawsze nam udzieli swojego spokoju. Welchen Wert hat dieser Platz nahe bei dem Herrn Jesus? O, jak wielką wartość ma właśnie to miejsce zajmowania, przebywania w bliskości Pana. Dieser Jünger Johannes, i ten uczeń Jan, der lehnt sich jetzt an die Brust des Herrn Jesus. Ten przychylił swoją głowę do piersi Pana Jezusa. Und dann fragte ihn, Herr, wer ist es? I zapytał go, Panie, któż to jest? Der Jesus gibt die Antwort. Pan Jezus daje odpowiedź. Er nennt keine Namen. On nie wymienia tutaj imienia. Aber er sagt, wer mit mir den Bissen eintaucht, der ist es. Ale mówi, kto razem ze mną zamoczy ten kawałek w misie, ten jest. Dem ich diesen Bissen reichen werde, der ist es. Ten, któremu ja ten kawałeczek teraz podam, to ten to jest. Warum sagt der Herr Jesus es auf diese Weise? Dlaczego Pan Jezus dał odpowiedź w ten sposób? Er möchte den Jüngern gerne eine Lektion geben. On chciałby uczniom dać tak chętnie, takiej szczególnej lekcji. Die Jünger sollen lernen, schaut genau auf mich. Aby uczniowie się nauczyli tego, spoglądajcie dokładnie na mnie. Beobachtet, was ich tue. Obserwujcie, co ja czynię. Und dann werdet ihr es erkennen. I wtedy to rozpoznacie. Sind das nicht zwei wichtige Lektionen auch für uns? Czy to nie są również dwie ważne lekcje dla nas? Erstens nahe bei dem Herrn Jesus sein. Po pierwsze być blisko Pana Jezusa. Und zweitens genau auf ihn achten. A po drugie dokładnie zwracać uwagę na Niego. Ihn beobachten. Jego obserwować. Uns mit ihm beschäftigen. I nim się zajmować. Wir haben manche Frage für unser Leben. Tak, niejedno pytanie, jakie powstaje w naszym życiu. Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Jak mamy się w danej sytuacji zachować? Ich kann mich erinnern, als ich noch unverheiratet war. Mogę sobie jeszcze przypomnieć, gdy jeszcze byłem kawalerem. Erfuhr ich mit einem Bruder in seinem Auto. Wtedy podróżowałem z jednym z braci jego samochodem. Und dieses Auto war nicht mehr ganz in Ordnung. Ten samochód nie był całkowicie sprawny. Er würde es nicht mehr lange benutzen können. Ten brat już nie chciał dłużej tego samochodu używać. Und habe ich ihn gefragt, warum hast du denn noch kein neues gekauft? I wtedy go zapytałem, to dlaczego dotychczas jeszcze nie kupiłeś nowszego? Und was für ein Auto willst du dir denn gerne kaufen? I jakie auto chętnie byś sobie kupił? Und hat dieser Bruder mir eine Antwort gegeben. I wtedy ten brat dał mi odpowiedź. Und ihr merkt, ich habe das noch nicht vergessen. I ja to zapamiętałem i do dzisiaj pamiętam. Er hat gesagt, ich überlege noch, was für ein Auto der Herr Jesus kaufen würde. Ja zastanawiam się, jaki samochód by na moim miejscu kupił Pan Jezus. Das ist eine Frage, die können wir uns ruhig mal stellen. To jest właśnie sposób pytań, które my sami sobie powinniśmy stawiać. Was würde der Herr Jesus in so einer Situation tun, in der ich gerade bin? Co by zrobił Pan Jezus w takiej sytuacji, w której ja akurat się znajduję? Und ich bin sicher, wenn wir so fragen, dann gibt er uns eine Antwort. Jestem tego pewien, jeżeli w życiu będziemy stawiali sobie takie pytania, wtedy Pan da nam na pewno odpowiedź. Wir haben also jetzt bei der ersten Frage die Notwendigkeit der Fußwaschung gesehen. A więc w przypadku pierwszego pytania zobaczyliśmy tą konieczność obmywania stóp. In der zweiten Frage dieses
traurige Geschehen. Einer von euch wird mich überliefern. Drugie pytanie pokazuje nam te smutne zdarzenie, że jeden z was wyda mnie. Jetzt musste Herr Jesus den Jüngern noch etwas sagen. I teraz Pan Jezus musiał jeszcze jedną rzecz uczniom przekazać. Er sagt ihnen in Vers 33, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch. I powiedział do nich, co czytamy w 13 rozdziale Jana w 33 wierszu, jeszcze jestem chwilkę razem z wami. Aber ich gehe weg. Ale ja odchodzę. Ihr werdet mich suchen. Wy będziecie mnie szukać. Und da wo ich hingehe, da könnt ihr jetzt nicht hinkommen. Gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. Aber für die Zeit, die ihr hier auf der Erde dann lebt. Ale na ten czas, który będziecie jeszcze na tej ziemi żyli. Wo ich nicht mehr bei euch bin. Wtedy, gdy ja już nie będę razem z wami. Da gebe ich euch ein Gebot. Wtedy, na ten czas, daję wam jedno przykazanie. Ein neues Gebot. Nazwane nowym przykazaniem. Ihr sollt einander lieben. Abyście się wzajemnie miłowali. Und zwar genau so, wie ich euch geliebt habe. A mianowicie dokładnie tak, jak ja was umiłowałem. Und daran werden alle erkennen, dass ihr Jünger seid. I właśnie po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Der Jesus sagt ihnen also, dass er weggehen würde. A więc Pan Jezus im to powiedział, że on musi od nich odejść. Und jetzt kommt die dritte Frage. Herr, wohin gehst du? I teraz na tę sytuację powstaje trzecie pytanie. Panie, dokąd ty odchodzisz? Wir wissen, wohin der Jesus geht. My wiemy, dokąd Pan Jezus szedł. Er geht zum Vater. On szedł do Ojca. Er ist von Gott gekommen. On przyszedł od Boga. Und er geht zu Gott zurück. I on szedł teraz do Boga z powrotem. Das ist der Weg, der hier vor ihm lag. To była ta droga, która teraz była w najbliższej przyszłości przed Panem. Aber wo würde dieser Weg hergehen? Ale którędy będzie ta droga prowadziła? Er würde über das Kreuz gehen. Ta droga będzie prowadziła przez krzyż. Und er würde durch das Grab gehen. I ona będzie prowadziła przez grób. Und auf diesem Weg würde er zum Vater gehen. I właśnie na tej drodze on dojdzie do Ojca. Er würde leiden und sterben. On będzie cierpiał i musi umrzeć. Aber er würde auferstehen. Ale również też zmartwychwstanie. Und dann würde er auffahren in den Himmel. I wtedy odejdzie do nieba. Diesen Weg würde er gehen. Tą drogą pójdzie. Und der Jesus antwortet auf die Frage von Petrus. I Pan daje odpowiedź na to pytanie Piotra. Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Dokąd ja teraz idę, ty teraz ze mną iść nie możesz. Nein, dieses Werk am Kreuz, das konnte nur er tun. Tak, to dzieło na krzyżu tylko on mógł wykonać. Diesen Weg, den kann kein Mensch gehen. Tą drogą nie mógł pójść żaden człowiek. Aber Petrus, später, dann wirst du mir folgen. Ale Piotrze, później to ty pójdziesz za mną. Darüber spricht er dann in Kapitel 14. I o tym właśnie mówił w 14 rozdziale. Petrus stellt eine vierte Frage. I Piotr postawił czwarte pytanie. Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Dlaczego nie mogę teraz pójść za tobą? Wir kennen die Antwort. Znamy odpowiedź Pana. Es gab nur einen, der am Kreuz auf Golgatha für Sünder sterben konnte. Dlatego, że był tylko jeden, który mógł za grzechy na krzyżu Golgoty umrzeć. Es gab nur einen, der auf diesem Weg zum Vater gehen konnte. Bo był tylko jeden, który tego rodzaju drogą mógł dojść do Ojca. Und damit überhaupt Menschen einmal im Himmel sein könnten, musste er diesen Weg gehen. Aby w ogóle kiedykolwiek ktokolwiek z ludzi mógł znaleźć się u Ojca, to on musiał tą drogą pójść. Petrus muss von dem Herrn Jesus hören, du wirst mich verleugnen. Ale Piotr musiał w tym miejscu usłyszeć od Pana, że ty mnie się zaprzesz. Ja, Petrus war ein sündiger Mensch. Tak, Piotr był człowiekiem grzesznym. Nur ein reiner, ein heiliger, ein sündloser könnte diesen Weg über Golgatha gehen. Ale tylko ktoś, kto był czysty, kto był bez grzechu, kto był święty, ten mógł przejść tą drogą, która prowadziła przez Golgotę. Jetzt haben wir drei Dinge gesehen. I teraz widzieliśmy trzy rzeczy, die Jünger wirklich
bestürzt machen konnten. Które rzeczywiście mogły doprowadzić uczniów do wielkiego wstrząśnięcia ich duszy. Die Tatsache, dass einer von ihnen den Herrn Jesus überliefern würde. Ten fakt, że jeden z nich będzie tym, który wyda Pana Jezusa. Die Tatsache, dass der Herr Jesus weggehen würde. Ten fakt, że Pan Jezus teraz od nich musi odejść. Und die Tatsache, dass Petrus den Herrn Jesus dreimal verleugnen würde. I ten fakt, że Piotr trzykrotnie zaprze się Pana Jezusa. Drei Dinge, die die Jünger bestürzt machen konnten. Trzy rzeczy, które mogły wstrząsnąć tymi uczniami. Aber der Herr Jesus lässt sie nicht in dieser Bestürzung alleine. Ale Pan Jezus nie zostawia ich w samotności, w tym stanie zasmucenia. Er gibt ihnen in Kapitel 14 einen vierfachen Trost. On daje im w 14 rozdziale czterokrotną pociechę. Und diesen Trost, den gibt er auch uns heute. I tą pociechę on też daje nam dzisiaj. Wir haben am Anfang gebetet. Na początku modliliśmy się o to. Wir haben gesehen, da gesagt, dass der Herr Jesus unsere Bedürfnisse kennt. I powiedzieliśmy, że Panie Jezu, Ty znasz nasze potrzeby. Er weiß um die Dinge, für die wir keine Lösung haben. Ty znasz wszystkie rzeczy, dla których my nie znajdujemy sposobu rozwiązania. Er kennt unsere Schwierigkeiten. On zna nasze trudności. Und er kennt sie genauso gut, wie er damals die Schwierigkeiten der Jünger kannte. On dokładnie wszystkie je tak samo zna, jak wtedy znał wszystkie trudności swoich uczniów. Und auch uns gibt er jetzt einen vierfachen Trost. I on teraz nam daje czterokrotną pociechę. Der erste Trost ist, pierwszą pociechą jest to, er stellt das Ziel vor, że on przedstawia nam cel. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ja odchodzę, aby wam przygotować miejsce. Warum geht er ins Vaterhaus? Dlaczego on odchodzi do domu ojcowskiego? Um dort eine Stätte zu bereiten. Aby tam nam przygotować miejsce. Wofür bereitet er sie? I po co on je przygotowywuje? Damit die Seinen einmal dort bei ihm sein könnten. W tym celu, aby ci, którzy są jego własnością, kiedyś mogli być razem z nim. Und dieses Ziel stellt er ihnen vor. I właśnie ten cel im teraz przedstawia. Wir werden einmal im Vaterhaus sein. Bo my kiedyś będziemy w domu ojcowskim. In ewiger Freude und in ewigem Glück. W tej wiecznej radości i wiecznym szczęściu. Im Genuss der ewigen Liebe des Vaters und des Sohnes. Korzystając z tej wiecznej miłości Ojca i Syna. Das ist das Ziel unserer Reise. Taki jest cel naszej podróży. Manchmal haben wir hier auf der Erde eine lange Reise zu machen. Czasami teraz na tej ziemi musimy podjąć się długiej podróży. Vielleicht müssen wir viele Kilometer fahren. Może ktoś musi przejechać dużą ilość kilometrów. Und je länger der Weg wird, i im dłuższa jest ta droga, desto größer wird die Müdigkeit. Tym coraz bardziej powiększa się zmęczenie. Aber wenn wir dann daran denken, bald sind wir da. Ale gdy o tym pomyślimy, że wkrótce tam dotrzemy, bald haben wir das Ziel erreicht. Wkrótce dotrzemy do celu. Dann haben wir neuen Mut. Wtedy otrzymujemy nową zachętę. Dann gibt das neue Kraft. Wtedy dodaje nam to nowej siły. Auch den Rest noch zu fahren und durchzuhalten. Aby przez tą resztę naszej drogi jeszcze jechać i wytrzymać to. Und so stellt der Jesus uns auch das Ziel vor. I właśnie w ten sam sposób Pan Jezus przedstawia nam swój cel. Dort im Haus des Vaters, da ist ewiges Glück. Bo tam w domu ojcowskim panuje wieczne szczęście. Da gibt es gar kein Leid und gar keine Sorge mehr. Tam nie ma już jakiegokolwiek cierpienia i jakiejkolwiek troski. Da gibt es nichts mehr, was uns bestürzt macht. Tam nie ma już niczego, co by mogło nami wstrząsnąć. Und er erinnert uns daran. I Pan nam o tym przypomina. Um uns Trost zu geben. Aby dać nam pociechę. Das zweite, was er zum Trost sagt. I drugą rzecz, którą on dla naszej pociechy powiedział. Er sagt, glaubt an mich. Powiedział, wierzcie we mnie. Ich komme wieder. Ja przyjdę znowu. Da spricht er von der Entrückung. W tym względzie on mówi o tym pochwyceniu. Das ist die christliche Hoffnung.
To właśnie jest naszą chrześcijańską nadzieją. Er kommt wieder, um uns zu sich zu nehmen. On przyjdzie znowu, aby nas zabrać z tej ziemi do siebie. Aber er sagt in diesem Kapitel auch, ich komme zu euch. Ale w tych rozdziałach on również mówi, ja przyjdę do was. Viermal sagt er, ich komme. Czterokrotnie on to powtarza, ja przyjdę. In Vers 3, ich komme wieder. I w wierszu trzecim, ja przyjdę znowu. Das ist die Erwartung seines Kommens zur Entrückung. Takie jest nasze oczekiwanie jego przyjścia, aby nas zabrał ze sobą, pochwycił do siebie, do domu. In Vers 18 am Ende. I pod koniec 18 wiersza 14 rozdziału. Ich komme zu euch. Ja przyjdę do was. Das ist jetzt in der Gegenwart. To jest właśnie naszą teraźniejszością. Christus selbst ist bei uns. Chrystus osobiście jest razem z nami. In einem Lied singen wir, du bist bei uns durch deinen Geist. I w jednej z pieśni śpiewamy, ty jesteś przy nas przez Ducha Twego. Paulus schreibt an die Kolosser, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. A Paweł napisał do Kolosan, Chrystus w was, wasza nadzieja. Der Herr Jesus ist da. Pan Jezus jest obecny. Wir wissen, er ist jetzt in unserer Mitte. My wiemy, że i on teraz w tej chwili jest pośrodku nas. Und er hat in Matthäus 28 gesagt, ich bin bei euch alle Tage. I powiedział również w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia czasu. Es ist eins zu wissen, er kommt wieder. I to jest ważne, abyśmy wiedzieli, że on przyjdzie znowu. Aber es ist auch wahr, er ist bei uns jetzt. Ale to też jest prawdą, że on jest razem z nami teraz, w tej chwili. Ein drittes Mal in Vers 23. I po raz trzeci w wierszu 23 możemy przeczytać, Vers 23 am Ende, wir werden zu ihm kommen. Że my do niego przyjdziemy. Der Vater und der Sohn. Ojciec i syn. Und das ist Gemeinschaft. A to oznacza społeczność. Dann ein viertes Mal in Vers 28. I po raz czwarty w wierszu 28 czytamy, ich gehe hin und ich komme zu euch. Ja odchodzę i przychodzę do was. Er kommt zu uns mit seinem Frieden. On przychodzi do nas ze swoim pokojem. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Also der erste Trost, er stellt uns das Ziel vor. Pierwsza nasza pociecha to to, że on przedstawia nam nasz cel. Der zweite Trost, er stellt uns sich selbst vor. Der bei uns ist. Druga pociecha to to, że on nam przedstawia siebie samego i że on jest razem z nami. Und der dritte Trost, er offenbart uns den Vater. I trzecia pociecha to to, że nam objawia Ojca. Gott ist in dem Herrn Jesus unser Vater. Bóg jest w Panu Jezusie naszym Ojcem. Und der Vater hat uns lieb. A Ojciec nas miłuje. Und dieser Vater kümmert sich um uns. I jak Ojciec, tak troszczy się o nas. Zu diesem Vater können wir immer kommen. I do tego Ojca my zawsze możemy przychodzić. Wir dürfen ihn bitten im Namen des Herrn Jesus. I możemy wiedzieć o Nim w imieniu Pana Jezusa. Na dürfen wir wissen, der Vater hört uns und er antwortet uns. I możemy wiedzieć, że Ojciec nas słyszy i odpowiada nam. Und dann gibt es einen vierten Trost. A jest jeszcze czwarta pociecha. Er sagt uns, dass er den anderen Sachwalter senden wird. On mówi do nas, że on nam pośle owego pocieszyciela, den Heiligen Geist, Ducha Świętego, damit er in uns wohnt, aby on w nas zamieszkał, und damit er bei uns bleibt in Ewigkeit, aby on został razem z nami aż po całą wieczność. Wie groß sind diese Kraft- und Trostquellen, die uns zur Verfügung steht. Jak wielkie są te źródła siły i błogosławieństwa, które mamy do dyspozycji. In Römer 8 lernen wir zwei große Dinge über diesen Heiligen Geist. W Rzymian w 8 rozdziale możemy zobaczyć dwie bardzo wielkie rzeczy dotyczące tego Ducha Świętego. Gott, der Heilige Geist, der in uns wohnt, ten Bóg, Duch Święty, który w nas mieszka, der zeugt mit unserem menschlichen erneuerten Geist, ten poświadcza razem z naszym ludzkim, odnowionym duchem, dass wir Kinder Gottes sind, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Und da haben wir freien Zugang zu dem Vater als Kinder. I dlatego mamy też i wolny przystęp do Ojca jako dzieci.
Und einige Verse später. A kilka wierszy później. Da geht es um das Beten. Chodzi o sprawę modlitwy. Manchmal wissen wir nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Bo czasami nie wiemy, w jaki sposób mamy prosić, po prostu jak przystoi prosić. Aber dann verwendet sich der Geist für uns. I wtedy Duch wstawia się za nami. Ein vierfacher Trost, den der Herr Jesus den Jüngern und uns gibt. Jest to czterokrotna pociecha, którą Pan Jezus daje swoim uczniom, a tym samym również nam. Damit kommen wir zur fünften Frage. I tym samym możemy dojść do piątego pytania. Der Jesus hatte gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Pan Jezus powiedział, ja odchodzę, aby przygotować wam miejsce. Und dann fragt Petrus, Herr, wie können wir denn den Weg wissen, der dahin führt? A Piotr stawia pytanie, Panie, jak możemy znać drogę, która tam prowadzi? Petrus hatte gefragt. Przepraszam, Tomasz postawił to pytanie. Petrus hatte gefragt, wir wissen nicht, wohin du gehst. Piotr zapytał, my nie wiemy, dokąd ty odchodzisz. Der Herr Jesus antwortet, ich gehe ins Vaterhaus. A Pan Jezus dał odpowiedź, ja odchodzę do domu ojcowskiego. Jetzt fragt Thomas, ja, aber wie ist der Weg dahin? A teraz Tomasz pyta, ale jak wygląda droga do tego domu? Und dann beantwortet der Herr Jesus diese Frage. I Pan Jezus daje odpowiedź na to pytanie. Ich bin der Weg. Ja jestem drogą. Und die Wahrheit. I prawdą und das Leben. I życiem. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wer zu diesem Vater kommen will, der muss den Herrn Jesus wählen. Bo kto chce przyjść do Ojca, ten musi najpierw wybrać Pana Jezusa. Der Jesus ist der Weg zu dem Vater. Bo Pan Jezus jest drogą do Ojca. Wer etwas über diesen Vater wissen möchte, kto chciałby się coś dowiedzieć na temat tego Ojca, der muss den Herrn Jesus anschauen. Ten musi przyglądać się Panu Jezusowi. Und er muss hören, was der Herr Jesus gesagt hat. I musi posłuchać to wszystko, co Pan Jezus powiedział. Weil der Herr Jesus die Wahrheit über den Vater ist. Dlatego, że Pan Jezus jest całkowitą prawdą o Ojcu. Und wer einmal bei diesem Vater sein möchte, i kto chce kiedyś być u tego Ojca, der muss das ewige Leben haben. Ten musi posiadać życie wieczne. Und der Herr Jesus, er ist dieses Leben von dem Vater. I Pan Jezus jest właśnie tym życiem od Ojca. Und er gibt dieses Leben jedem, der an ihn glaubt. I On daje to życie każdemu, kto w Niego wierzy. So beantwortet der Herr Jesus auch diese Frage von Thomas. I w ten sposób Pan Jezus dał odpowiedź na to pytanie Tomasza. Dann haben wir die sechste Frage in Vers 22 gelesen. I szóste pytanie czytaliśmy w wierszu 22. Das sind sehr schöne Verse. Są to bardzo piękne wiersze. Wir fangen mal in Vers 21 an. Rozpoczniemy w tym 14 rozdziale od 21 wiersza. Woran kann man erkennen, dass jemand den Herrn Jesus lieb hat? Po czym można to rozpoznać, że ktoś miłuje Pana Jezusa? Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wiersz 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Liebe zum Herrn Jesus erkennt man am Gehorsam. Miłość do Pana Jezusa rozpoznaje się po posłuszeństwie. Da sagt der Jesus, wenn jemand mich liebt. Pan Jezus tu powiedział, jeśli kto mnie miłuje. Das sieht der Vater. To wtedy widzi to Ojciec. Und den liebt der Vater. I Ojciec miłuje tego. Und ich werde ihn lieben. I ja będę go miłował. Und dann werde ich mich ihm offenbaren. I wtedy ja objawię mu samego siebie. Offenbaren bedeutet mehr von ihm erkennen. Objawić to znaczy, że więcej poznać go. Besser verstehen, wer er ist. Lepiej to zrozumieć, kim on jest. Und fragt Judas. I wtedy zapytał się Judasz, nie Iskariota. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Jak my mamy to teraz zrozumieć? Worauf warteten die Jünger? Na co ci uczniowie oczekiwali? Sie warteten darauf, dass der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Oni oczekiwali na to, że Pan Jezus teraz przyjdzie w mocy i w chwale. Und wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt, dann werden ihn alle sehen. Bo gdy on przyjdzie w mocy i chwale, to wtedy wszyscy go będą oglądali. Und jetzt fragt der Judas,
Wie soll das denn gehen, dass nur wir dich erkennen und nicht die ganze Welt? I teraz Judasz pyta zdziwiony, jak to się ma stać, że tylko my ciebie rozpoznamy, a nie cały świat. Was meint ihr? Hat jeder, der hier im Raum ist, die gleiche Erkenntnis von dem Herrn Jesus? Jak myślicie, czy każdy, który tu przebywa w tej sali, ma dokładnie takie same poznanie Pana Jezusa? Sicherlich nicht. Z pewnością nie. Und der Jesus erklärt jetzt, wie wir ihn besser verstehen können. I Pan Jezus to teraz wyjaśnia, w jaki sposób możemy go teraz lepiej zrozumieć. Er sagt in Vers 23, wenn jemand mich liebt. I mówi w wierszu 23, jeśli kto mnie miłuje. Das ist eine ganz persönliche Sache. A jest to bardzo osobista rzecz. Jemand. Ktoś. Einer. Czyli wenn jeden. Wenn jemand mich liebt. Jeśli ktoś jeden mnie miłuje. Dann wird er mein Wort halten. Wtedy on będzie przestrzegać słowa mojego. Wir haben sein Wort. My mamy jego słowo. Und wenn wir ihn lieben, dann werden wir dieses Wort lesen. Jeżeli go miłujemy, wtedy będziemy to słowo czytać. Dann werden wir dieses Wort halten. I wtedy będziemy też i przestrzegać tego słowa. Als ich verlobt war, da hat mir meine Braut einen Brief geschrieben. Gdy byłem zaręczony, to moja oblubienica wysłała mi list. Was meint ihr, was ich mit dem Brief gemacht habe? Jakby, co myślicie, co ja z tym listem zrobiłem? Erstmal in die Schublade, kann ich nächste Woche lesen. I czy wsunąłem go do szuflady i pomyślałem, przeczytam za tydzień? Nein, das wird niemand machen. Nie, z pewnością nikt by tak nie zrobił. Und dann stand in dem Brief, am Freitag komme ich mit dem Zug um 4 Uhr. I tam w tym liście było napisane, w piątek przyjeżdżam pociągiem o 16. Was habe ich gemacht? Co ja wtedy zrobiłem? Ich bin um 4 Uhr zum Bahnhof gefahren. Pojechałem o 4 po południu na dworzec. Das war gar keine Frage. Nie było żadnej wątpliwości, żeby tak zrobić. So dürfen wir mit Gottes Wort umgehen. I w taki sam sposób możemy obchodzić się Słowem Bożym. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann lesen wir sein Wort. Jeżeli miłujemy Pana Jezusa, wtedy czytamy Jego Słowo. Und dann werden wir auch tun, was in diesem Wort steht. I wtedy też i wykonujemy to, co w tym Słowie jest zapisane. Und dann hat das eine Auswirkung. I to wtedy ma oddziaływanie na nas. Dann werden wir besonders die Liebe des Vaters erleben. I w szczególny sposób będziemy wtedy miłość Ojca przeżywać. Und dann werden wir Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn erleben. Wtedy będziemy doświadczali społeczności z Ojcem i ze Synem. Und in dieser Gemeinschaft den Herrn Jesus immer besser kennenlernen. I w tej społeczności Pana Jezusa ciągle na nowo coraz to lepiej poznawać. Das ist die Antwort auf die Frage von Judas. Taka jest odpowiedź na pytanie tego Judasza. Wir merken, das ist ein ganz persönliches Teil, von dem der Herr Jesus hier spricht. I zauważamy, że to jest bardzo osobista cząstka, o której teraz Pan Jezus mówi. Und das sind die glücklichsten Momente im Leben. I to są właśnie najszczęśliwsze chwile w naszym życiu. Wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben. Gdy mamy tą społeczność z Panem Jezusem. Eine letzte Frage bleibt übrig. Zostało nam jeszcze ostatnie pytanie. Sprechen wir noch ganz kurz darüber. Tylko krótko na ten temat pomówimy. Der Jesus sagt eine kleine Zeit und ihr seht mich noch. Pan Jezus powiedział jeszcze tylko krótki czas, a wtedy mnie ujrzycie. Dann seht ihr mich nicht. A potem mnie znowu nie ujrzycie. Und dann wieder eine kleine Zeit, dann werdet ihr mich sehen. I znowu krótki czas i znowu mnie ujrzycie. Die Jünger fragen, was ist das für eine kleine Zeit? I uczniowie pytają, cóż to jest za krótki czas? Der Jesus gibt ihnen die Antwort. I Pan Jezus daje im tutaj odpowiedź. Er sagt, wenige Stunden seht ihr mich jetzt noch. I mówi, jeszcze tylko kilka godzin będziecie mnie oglądać. Dann werde ich am Kreuz sterben. I wtedy ja na krzyżu umrę. Ich werde in das Grab gelegt. Będę złożony do grobu. Dann seht ihr mich nicht. I nie będziecie mnie wtedy widzieli. Und dann werdet ihr traurig sein. I w tym czasie będziecie smutni. Aber. Ale. Es wird nicht lange dauern. To nie będzie trwało długo. Dann werde ich auferstehen. Wtedy ja zmartwychwstanę. Und dann werdet ihr mich wiedersehen. I wtedy znowu będziecie mnie oglądali. Und dann wird eure Traurigkeit zur Freude werden.
I wtedy wasz smutek zamieni się w radość. Wir denken an Johannes 20. I możemy teraz pomyśleć o 20. rozdziale Ewangelii Jana. Da kam der Auferstandene in die Mitte der Jünger. Tam czytamy, że ten zmartwychwstały stanął pośrodku zgromadzonych uczniów. Da lesen wir, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. I wtedy czytamy, że ucieszyli się uczniowie, gdy ujrzeli Pana. Der Herr Jesus vergleicht das hier mit einer Frau, die ein Kind bekommt. Pan Jezus porównuje to zdarzenie z niewiastą, która rodzi dziecko. Die Geburt ist mit vielen Schmerzen verbunden. Narodziny powiązane są z wieloma boleściami. Aber wenn das Kind da ist, ale gdy już dziecko jest na tym świecie, die Mutter nimmt dieses Kind in den Arm, i matka bierze to dziecię w swoje ramiona, dann sind die Schmerzen vergessen. Wtedy zapomina o wszelkim bólu. Wisst ihr, was es für einen Schmerz, für eine Not, für ein Leid für den Herrn Jesus war, am Kreuz zu sterben? Czy wiecie, jaki to był ból, jakie to były okropne cierpienia, jaki to był smutek, gdy Pan Jezus musiał umierać na krzyżu? Die Jünger würden auch traurig sein. I uczniowie też byli smutni. Aber was würde er für ein Leid erdulden? Ale jakiż wielkie cierpienie on wycierpiał. Aber dann würde er auferstehen. Ale potem zmartwychwstał. Dann würde er in den Himmel zurückkehren. I wtedy miał wrócić z powrotem do nieba. Und für diese vor ihm liegende Freude war er bereit, das Kreuz zu erdulden. I z powodu tej znajdującej się przed nim radości był gotowy, aby wycierpieć ten krzyż. Und wenn die Jünger den Auferstandenen sehen würden, i gdy uczniowie będą oglądali tego zmartwychwstałego, dann würden sie sich auch freuen. Będą też się cieszyć. Und diese Freude, die beginnt heute, wenn wir ihn sehen als den Auferstandenen. I ta radość rozpoczyna się również dzisiaj, gdy go oglądamy, tego, który zmartwychwstał. Und die Freude, die findet ihre Fortsetzung in der Ewigkeit im Himmel. A ta radość będzie dalej kontynuowana w wieczność całą w niebie. Dann sind wir bei ihm. Wtedy, gdy już będziemy przy nim. Bei ihm in der Herrlichkeit. W jego chwale z nim. Wie lange dauert das noch? Jak długo to jeszcze będzie trwało? In Hebräer 10 steht. W Hebrajczyku w 10 rozdziale jest napisane. Noch eine ganz kleine Zeit. Jeszcze tylko krótki czas. Dann wird er kommen. Wtedy on przyjdzie. Was für eine Freude. Jakaż to wtedy jest radość. Wir haben heute Morgen daran gedacht. Myśmy dzisiaj do południa o tym myśleli. Als wir von dem Brot und gegessen und aus dem Kelch getrunken haben. Wtedy, gdy żeśmy jedli z tego chleba i z tego kielicha piliśmy. Bald kommt der Herr Jesus. To myśleliśmy, że Pan Jezus też wkrótce przyjdzie. Wir wollen nicht nur heute daran denken, auch morgen. Nie myślmy tylko dzisiaj o tym, również myślmy i jutro. Und bis er kommt, wollen wir ihm nachfolgen. I aż on przyjdzie, chciejmy go naśladować. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. A jeśli ktoś mnie miłuje, ten będzie też i przestrzegał słowa mojego.